Dzisiejsze spotkanie na Wawrzyszewie dotyczy modernizacji Placu Zabaw. Placu Zabaw bardzo dużego, mieszczącego się przy Sawach Brustmana. Plac z lat 70. No mocno już zniszczony. Chcemy go jako dzielnica wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową przebudować. Mamy na ten cel przeznaczone w budżecie w sumie 2 miliony złotych. Dzisiejsze spotkanie ma dotyczyć, jak ten Plac Zabaw ma wyglądać. Chcemy z mieszkańcami przedyskutować propozycje, które są ze strony mieszkańców osiedla. Potem porozmawiać z architektem, którego wyłonimy w postępowaniu przetargowym, żeby przygotował 3 koncepcje różne placu zabaw, przedstawimy mieszkańcom do zatwierdzenia i wtedy dopiero ogłosimy przetarg na wykonawstwo tego placu zabaw. Plac może mieć różne oblicza, może być tematyczne, nie wiem, jak park dinozaurów, może też być wykonany w różnych technologiach, może mieć podłoże trawiaste, na piance, może być też zbudowany na piachu, więc tych różnych pytań zadaliśmy dzisiaj mnóstwo. Dyskusja, jak widać, długa, ponad 1,5 godzinna, wiele ciekawych propozycji, a my z tego wybierzemy te 3 nasze koncepcje, które przedstawimy po prostu mieszkańcom do opinii, aby zdecydowali, jaki plac sobie w przyszłym roku życzą, żeśmy wybudowali.